Cześć kochani, tu Anna i dzisiaj mam dla Was taki dosyć krótki filmik. Nie będzie to tutorial, tylko będzie to takie raczej omówienie gotowej pracy. Chciałabym Wam pokazać pracę, którą tworzyłam podczas ostatniego live'a dla sklepu zielonekoty.pl. To jest tak. Tak jest inspirowane pracą Agi Dairy Crafts z naszego design teamu. I umówiłyśmy się jakiś czas temu z Agą na taką małą zabawę, że ona sobie wybierze jedną z moich starszych prac, ja sobie wybiorę jedną z jej starszych prac i zrobimy pracę inspirowaną tymi projektami. Przy czym druga osoba oczywiście nie wiedziała, jaka to jest praca, jak będzie przetworzona i tak dalej. I to wszystko się działo na żywo. Mam nadzieję, że ta zabawa Wam się spodobała i że może zainspirowała Was do własnych eksperymentów i do takiego ćwiczenia przede wszystkim. Takiego ćwiczenia, no bo mówię, ta praca, która powstała, bardzo mi się podoba. Jest ona w moim stylu, a jednocześnie wiadomo, jeżeli znacie moje prace, to na pewno wiecie, że ja bym to najchętniej zrobiła na jakimś HDF-ie. Byłoby pewnie dużo bardziej warstwowe, dużo by było więcej przestrzennych elementów, pewnie dużo zabawy mediami. To jest dość minimalistyczny projekt, jak na moje standardy, ale z drugiej strony pewnie nadal sporo się tu dzieje dla osób, które lubią już takie bardzo, bardzo, bardzo minimalistyczne prace. Także no mówię, było to fajne doświadczenie i fajne ćwiczenie, ale przede wszystkim też chciałam Wam pokazać na tym live'ie, że taką inspirację można pociągnąć trochę dalej. I bazując na tym tagu, no bo jego stworzenie zajęło mi, nie wiem, około pół godziny, pewnie nawet krócej. Ta praca, którą zrobiła Aga, była na pewno dużo bardziej czasochłonna, bo tam był stempelek kolorowany własnoręcznie, który był jakby tym najbardziej takim kluczowym elementem. Ja nie koloruję stempelków, w ogóle nie chciałam wchodzić w ten obszar, ponieważ nie jest to mój styl, nie mam takiej potrzeby. Natomiast tak, pomyślałam sobie, że można ten projekt pociągnąć trochę dalej i wykorzystałam dokładnie praktycznie taki sam projekt do zrobienia mini albumiku. To jest mini albumik, który częściowo ozdabiałam na live, ale głównie przed i po. Dlatego chciałabym Wam go już pokazać teraz, kiedy jest w całości. Ja podczas live'a mówiłam, że prawdopodobnie ten sznureczek, który spontanicznie dodałam, będzie za krótki i faktycznie okazało się, że ciężko jest zawiązać tutaj kokardkę, więc postanowiłam sobie zrobić takie boho klimat i dowiązałam sobie tutaj jakiś sznureczek i oprócz tego dodałam jeszcze coś, co nie wiem jeszcze, czy w takiej formie zostanie, czy nie. Na razie mi się bardzo podoba, czyli taki miedziany drucik, który na razie jest mało profesjonalnie zawiązany, po prostu taki zapętlony z tyłu, na którym są takie kawałeczki oponki z akwamarynu. To w ogóle bardzo jakoś tak spontanicznie mi przyszło. Ja je kupiłam kilka lat temu i cały czas strasznie oszczędzałam, bałam się, sama nie wiedziałam, do czego je chcę wykorzystać. I jakoś tak bardzo mi one tutaj dopasowały się do tego projektu, bo wiecie, ten miedziany drucik, który wygląda kolorystycznie tak zupełnie jak te moje perełki i ten akwamaryn, który szalenie przypomina kolor tych papierów. Strasznie mnie to jakoś zauroczyło. Mówię, nie wiem, czy to zostanie w tej formie, ale na razie bardzo mi się podoba i uważam, że dodaje takiego bardzo osobistego akcentu. Ja w ogóle bardzo lubię kamienie szlachetne i takie różne dodatki, także myślę, że to może być fajne. No i tak, wykorzystałam tutaj, jak widzicie, dokładnie taki sam układ, czyli taki tak, ale zrobiłam w nim jeszcze taką dodatkową dziurkę, przez którą możemy zajrzeć sobie do środka. No i zrobiłam sobie taki albumik bazujący na tagach. Nie da się go tutaj w całości pokazać w kadrze, więc będę Wam go pokazywać po kawałku. Moją bazą były papiery z kolekcji Romantic Shabby Chic z nowej marki Karoliny Bukowskiej. Bardzo ładna kolekcja, taka bardzo delikatna, trochę vintage'owa, ale właśnie w takim bardzo, bardzo delikatnym shabby stylu. Ja sobie ją dość mocno podkręciłam na swoje potrzeby, to znaczy dodałam dużo kolorowania farbami, dodałam wzory przez maski, dodałam stemplowanie, dodałam dużo elementów takich właśnie od siebie, różnych diecutsów, naklejek i tak dalej.
co sprawia, że te papiery nie są już do końca widoczne, to nie są one jakby głównym elementem tej pracy, ale gdzieniegdzie bardzo ładnie wystają i mnie się to szalenie podoba. To jest w moim odczuciu bardzo fajna kolekcja właśnie do tego, żeby takie delikatne tła tworzyć, które możemy potem sobie po swojemu jakoś ozdabiać. Wykorzystałam tutaj też naklejki i rabonsy i od razu Wam też powiem, że podczas tego live'a, tak jak zawsze na kotkowych live'ach się dzieje, był pokazywany kod rabatowy, on działa jeszcze do końca weekendu, do niedzieli włącznie i daje Wam 12% zniżki na naklejki, die-cutsy i rabonsy i transfery właśnie, więc takie różne dodateczki, które ja osobiście bardzo uwielbiam. Tutaj w ogóle mam takiego pięknego rabonsa i powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona tym efektem i czuję, że już kupiłam na początek jeden zestaw, ale czuję, że będę musiała kupić następny, bo to jest świetny efekt, aczkolwiek od razu Wam też powiem, że ja sobie jeszcze po nałożeniu tego rabonsa pokryłam go dodatkowo lakierem ultramatowym, żeby jeszcze bardziej go wtopić w tło, żeby jakby nie było widać tak dokładnie, gdzie się kończy ten rabons, a zaczyna papier. No ale efekt jest moim zdaniem po prostu fantastyczny. Tutaj są też takie naklejki na przezroczystym tle, też z zielonych kotów. Mamy oczywiście też laleczki od Tima Holca, mamy dodatki z Mintai Papers, mamy naklejeczki i Tima Holca i takie wycięte elementy z AB Studio, więc połączyłam tutaj kilka totalnie różnych marek, gdzie Mintai, Alchemy of Art, AB Studio, Tim Holtz, to są różne style, ale gdzieś mi się to wszystko fajnie zgrało, plus dodałam do tego swoją kolorystykę, swój styl, swój klimat, swoje takie poczucie humoru też powiedziałabym. I generalnie mój plan na ten albumik to jest taki pozytywnik, taka, ja na to mówię, pocieszka. Miałam taką jakąś wizję, że zwłaszcza jesienią. Fajnie jest mieć coś takiego, wiecie, po co możemy sobie sięgnąć, żeby poprawić sobie humor, żeby taką jakąś pozytywną energię w sobie wyzwolić. I ja bardzo lubię tworzyć takie rzeczy, zwłaszcza dla siebie. To jest właśnie coś takiego, co wiem, że z przyjemnością będę sobie otwierać, przeglądać, bawić się tym. Jest w tym jakieś tam moje przesłanie dla samej siebie. Jest też jakaś delikatna ironia czy autoironia, trochę takich zabawnych tekstów, które były na tych die-cutsach. Są takie różne słodkie elementy i potem jak dojdziecie tutaj do końca z tej jednej strony, to otwieracie w drugą stronę i możecie przeglądać albumik dalej. Taka typowa harmonika. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko zostało połączone i te strony, jak były ozdabiane mniej więcej, no to zapraszam do oglądania live'a. Nie robiłam tam całego albumiku, ale fragment tak, więc wszystko można zobaczyć, jaki był mój pomysł i koncepcja na to. Tak jak mówię, to jest coś, co ja stworzyłam tylko i wyłącznie dla siebie. Możecie zobaczyć, że właśnie pod wpływem jakiejś tam wilgoci, z farb czy lakieru on jest taki troszeczkę powyginany miejscami, ale mnie się to szalenie podoba, bo to mu dodaje takiej, wiecie, autentyczności i takiego poczucia, nie wiem, w moim odczuciu przynajmniej, że jest to coś zrobione ręcznie. Oczywiście to jest zupełnie inny klimat niż, nie wiem, robienie dla kogoś kartek czy albumów i tak dalej. Zupełnie, totalnie inny klimat. Ale mówię, ja bardzo zachęcam do tworzenia dla siebie, do tworzenia rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, do tworzenia rzeczy, które nam przynoszą radość i po które później będziemy się sięgali z radością. No tak jak mówię, dużo, dużo różnych elementów, taka jakaś historyjka, która się tutaj układa, trochę taka słodko-gorzka, trochę właśnie z miłością do świata, a trochę, tak jak powiedziałam, z jakąś taką ironią. Czyli totalnie, totalnie mój klimat. Ja bardzo jestem zadowolona z tego, jak to wygląda i jak to wyszło. I bardzo, bardzo Was zachęcam do tworzenia własnych takich pocieszników, pocieszek małych, pozytywników, które mogą Wam sprawiać przyjemność. Spróbujcie, zobaczcie, czy właśnie stworzenie czegoś takiego sprawi Wam radość. I pamiętajcie o tym, okej, ja tutaj już wykorzystałam tagi, które są wycięte wykrojnikami i tak dalej, ale tak naprawdę to nie muszą być tagi, to wystarczy, że to będą jakieś kawałki papieru. Bazę możecie zrobić w zupełnie inny sposób. Bawcie się tym po prostu i
i sprawdzajcie, czy fajnie wam to wyjdzie. No i okej, tak wygląda albumik. Mam nadzieję, że się wam podoba. Przypominam, kod rabatowy z live'a działa jeszcze do końca weekendu, więc jeżeli macie ochotę na zakupy w zielonych kotach i jeżeli macie ochotę kupić akurat diecasty, naklejki, transfery i tak dalej, to może wam się przydać. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że sama inspiracja w postaci tych oto dwóch elementów, albo też właśnie sam live, na którym były podane różne takie bardziej techniczne rzeczy, które mogły was zainspirować, że może to być dla was jakaś atrakcja. A jeżeli nie, to oczywiście tak czy inaczej bardzo wam dziękuję za poświęcony czas, za to, że oglądacie, za to, że wracacie i za to, że jesteście po prostu. Dzięki, do usłyszenia. Pa, pa.